To musi być bardzo szybko. Grecki ciak, nie tak... Dzień dobry. Tym razem witam Państwa w podróży. Mam nadzieję, że także Państwo spędzają teraz wakacje gdzieś nad polskim wybrzeżem, albo w górach, albo gdzieś za granicą. Internet jednak jest globalny i niezależnie od tego, pod jaką długością i szerokością geograficzną się znajdujemy, możemy online debatować. Ja na przykład płynę teraz promem po greckich Cykladach. Ale wracam już do Warszawy, bo polityka ani europejska, ani polska, nawet wakacje na chwilę nawet nie zwalniają, a można powiedzieć, że wręcz przeciwnie, że przyspieszają. Kto pragłosował za Łukaszenkę? Podnieście ruku. Kto pragłosował za Cichanowską? Я просто не могу гордиться тем, где я служил, и я не могу носить эту форму и хранить у себя ее дома. Не мамы выйти, але также хотим. Kolejną debatę Forum Dialog Plus imienia Andrzeja Godlewskiego poświęcić Białorusi. 3 tygodnie temu odbyły się tam wybory prezydenckie, a wraz z nimi rozpoczęły się masowe protesty przeciwko ich sfałszowaniu. Unia Europejska nie uznała kolejnego wyboru Łukaszenki na prezydenta kraju. Reżim robi wszystko, żeby zastraszyć protestujących, używając siły i strasząc propagandą antypolską, antyzachodnią, antynato. Białorusini nie chcą już Łukaszenki, ale nie chcą także rozlewu krwi. O tym wszystkim musimy porozmawiać w naszej wielkiej debacie o Białorusi. Wielkiej, bo z udziałem aż 7 polityków i ekspertów. Ocenę polityczną przedstawią nam z ramienia rządu, można powiedzieć, dr Bartłomiej Wróblewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Punkt widzenia opozycji przedstawi w naszej debacie Michał Szczerba, poseł Platformy Obywatelskiej. Z Białorusi połączymy się z doktorem Piotrem Rutkowskim, dyrektorem Białoruskiego Instytutu Studiów Strategicznych BIS, który wszedł w skład Narodowej Rady Koordynacyjnej Białorusi. O możliwych scenariuszach dalszych wydarzeń na Białorusi opowie nam Wojciech Konończuk, wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich OSW. Niemiecką perspektywę przedstawi w naszej debacie Cornelius Ochman, dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Rosyjską strategię pomoże rozszyfrować nam dr Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, była ambasador Polski w Rosji, która obecnie buduje think tank Strategia 2050, a unijny, europejski punkt widzenia pomoże zrozumieć nam profesor Marek Grela, były ambasador Polski przy Unii Europejskiej. Wspaniali eksperci, ważny temat. Wielka debata o Białorusi, Forum Dialog Plus imienia Andrzeja Godlewskiego już w najbliższy poniedziałek o godzinie 13 na naszych mediach społecznościowych, na kanale Forum Dialog Plus na YouTubie i na naszym profilu na Facebooku. Do zobaczenia w poniedziałek o godzinie 13, 31 sierpnia. To ważna data, symboliczna. 40 lat temu doszło do podpisania porozumień sierpniowych. Nieprzypadkowo ją wybraliśmy w kontekście tego tematu. Do zobaczenia w poniedziałek o 13 na YouTubie i Facebooku.